W listopadowym numerze Niesłychana Historia, w którym na okładce jest marszałek Piłsudski, znajdziecie Państwo artykuł profesora Tomasza Nałęcza, właśnie o marszałku Piłsudskim. Profesor Nałęcz pisze w nim o bardzo ciekawej koncepcji marszałka na zapewnienie sobie bezpieczeństwa od wschodniej strony i wykorzystania rodzących się w carskiej Rosji ruchów narodowo-wyzwoleńczych. Niestety ta koncepcja nie powiodła się, ten pomysł nie udał się, ten plan niestety bolszewicy przejrzeli. Pisze o tym profesor Tomasz Nałęcz. Chciałbym Państwu również polecić w tym numerze artykuł Piotra Milewskiego dotyczący zamachu na prezydenta Kennedy'ego. Prezydent Kennedy do dziś uważany jest za jednego z trzech najlepszych prezydentów amerykańskich, ale także, co warto podkreślić, na temat jego śmierci powstało najwięcej teorii spiskowych. To, co widzieliśmy w Dallas w listopadzie 1963 roku, tak naprawdę miało drugie dno. Piotr Milewski, autor tego artykułu, pisze o tych teoriach, rozprawia się z nimi, a także pokazuje, przybliża sylwetkę prezydenta Kennedy'ego. W innym z artykułów znajdziecie Państwo sylwetkę kata Reinharda Heydricha, kata nazistowskiego, który tak naprawdę był autorem masakry, holokaustu, zagłady Żydów na ziemiach polskich. W listopadowym Niesłychu Historia piszemy również o efekcie działań pomyśle Reinharda Heydricha na rozwiązanie ostatecznej kwestii żydowskiej. 3 i 4 listopada na Majdanku, w Poniatowej i w Trawnikach, w trzech obozach Lubelszczyzny, Niemcy dokonali największej jednorazowej masakry Żydów na ziemiach polskich. Zginęło prawie 43 tysiące osób. Ocalały tylko 2 kobiety, którym udało się wydostać z grobu w obozie w Poniatowej. Ich relacje są wstrząsające. Polecam Państwu również artykuł Jerzego Besali, który pisze o Bonie, o królowej, którą Polacy bardzo lubili, o królowej, która wprowadziła do Polski kulturę włoską, która tak naprawdę wprowadziła także Polskę do kultury europejskiej. Zapraszam Państwa do kiosków po listopadowy numer Niesłychana Historia. Dziękuję.